Dziękuję Dusi za takie miłe powitanie, jak zwykle, w domu, na dachu. Także wczoraj obiecałem Dusce pana pokazać moje satyryczne oblicze, bo oczywiście matka przełożona na żywo. Że jestem smutna. To oto przykład przełożona. Z satyry, którą napisał 18-latek. Wybaczcie mi, proszę, rymy. Nie, no co, w satyrze muszą być rymy. Jesteś rozgrzeszony, matka przełożona cię rozgrzeszy. Tomek, potrzymam ci mikrofon. Komedio dramaty to wyczyny mojego kochanego taty. On to skacze, szczeka, czym prędzej w niepowagę ucieka. On to mnie jak dziecko traktuje. Głaszcze, pięści całuje. Pyta mnie ciągle, czy ja ojcowską miłość czuję. Mówi do mnie, aniołeczku, laleczko, misiaczku. Misiaczku, nie śmiej się, czytaj. Robaczku. Kruszynko. Fajnie. Ty moja gwiazdeczko, życia mojego ostoją. Co ci potrzeba? Słońca czy gwiazdy z nieba? Nie, tato. Niczego takiego im nie trzeba. Jedynie trochę poważnego traktowania. Niech to będzie podstawą twojego kochania. Budapeszt, 30 maja 1998 roku. Ja powiem, dlaczego Budapeszt, dobrze? Tomek jako 6-letnie dziecko wyjechał do Budapesztu, bo jedynie tam był ratunek na to, żeby mógł siedzieć, żeby mógł zrobić pierwsze kroki, żeby mógł mówić. Jako małe dziecko niestety nie mógł tego, choroba była tak mocno zaawansowana. I tam spędził 16 lat na Węgrzech. I tam doprowadzili właśnie lekarze, rehabilitanci do stanu takiego, jakiego jest. Myślę, że w przyszłym roku na Sylwestra zatańczymy. Z tobą zawsze. Nawet przed. Nawet przed. Okej, trzymam cię. Po Zduszu Sylwestra jest cały rok. Można zabrać? Proszę Państwa, wczoraj miałem przyjemność i zaszczyt dołączyć do zaczynającego grona poetów polskich i dzisiaj pozwoliłem sobie na drobną refleksję tamtego cudownego wieczoru. Tu się pozwolisz? Ależ to jest twój czas teraz. Smutek, żal, odeszły na drugi plan, bo tu jest moje miejsce. Dziękuję. Bardzo pięknie. Gratulacje.